każdy wieczór na Starym Mieście w Warszawie i od godziny 11 w sobotę podczas mszy pogrzebowej w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Bądźmy wówczas razem z nim, bądźmy z tym wielkim człowiekiem, bez którego Polska zapewne długo jeszcze niepodległości by nie odbudowała. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Mówił do nas pan minister, poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Kochani, chciałbym teraz zaprosić do katechezy. Zawsze kilka minut poświęcamy na refleksję, na zastanowienie się też nad naszym życiem i powołaniem. Prośmy więc Ducha Świętego, aby nas oświecił, umocnił, byśmy te prawdy, które Bóg nam objawia, przyjęli, według nich postępowali. Yes.
Jakie chłopaki? Oj. Jakie głupoty. Jakie głupoty. Jakie głupoty. Dziad wyje, wiesz. Te piosenki, dziad wyje, ale piękne. Choć pojawili się różni misjonarze, większość ludności słowiańskiej jeszcze w IX wieku zachowywała dawne wierzenia pogańskie. Dopiero na gruncie uprawionym przez naszych świętych, lub też przynajmniej przez nich przygotowanym pod uprawę chrześcijaństwo w ciągu następnego wieku weszło definitywnie w historię Słowian. I wzięło sobie wybitny wkład w tworzenie się wspólnych korzeni Europy, ale dzięki swojej trwałości i żywotności stanowią jeden z najmocniejszych punktów odniesienia, jakich nie może pominąć żaden uważny wysiłek zmierzający do zaprowadzenia nowej jedności kontynentu w naszych czasach. W 11 wiekach chrześcijaństwa wśród Słowian widzimy jasno, że dziedzictwo braci Sołyńskich jest i pozostanie dla nich głębsze i mocniejsze od jakiegokolwiek podziału. Obie tradycje chrześcijańskie, wschodnia, wywodząca się z Konstantynopola i zachodnia, z Rzymu, powstały w łonie jednego kościoła, choć na kanwie różnych kultur i różnego podejścia do tych samych problemów. Taka różnorodność, gdy dobrze zrozumie się jej początek, dostrzeże jej wartość i znaczenie, może jedynie wzbogacić kulturę Europy i jej tradycje religijne oraz stać się również właściwą podstawą dla pożądanej odnowy duchowej. Cyryl i Metody stanowią jakby ogniwo łączące, jakby duchowy pomost pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej, które łączą się razem w jedną wielką tradycję Kościoła powszechnego. Są oni dla nas wzorem i patronują wysiłkowi ekumenicznego siostrzanych kościołów wschodniego i zachodniego w odnalezieniu poprzez dialog i modlitwę widzialnej jedności w doskonałej i całkowitej wspólnocie, jedności, która, jak powiedziałem z okazji odwiedzin w Bali, mówi ojciec święty Jan Paweł II, nie jest ani wchłonięciem, ani fuzją. Jedność jest spotkaniem w prawdzie i miłości, które są darem Ducha Świętego. Cyryl i Metody poprzez osobowość i dokonane dzieło są postaciami, które budzą na nowo we wszystkich chrześcijanach wielką tęsknotę za zjednoczeniem i jednością między dwoma siostrzanymi kościołami wschodnim i zachodnim. Dla osiągnięcia pełnej powszechności każdy naród, każda kultura musi wypełnić własne zadanie w zbawczym planie Boga. Każda odrębna tradycja, każdy kościół lokalny winien być zawsze otwarty i uwrażliwiony na inne kościoły i tradycje, a równocześnie na wspólnotę uniwersalną, katolicką. Jeśli zamknie się w sobie, naraża siebie na niebezpieczeństwo zubożenia. Realizujące własny charyzmat, Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego. Dzisiaj również nie ma innej drogi do przezwyciężenia napięć i naprawienia rozłamów czy usunięcia antagonizmu zarówno w Europie, jak i w świecie, które zagrażają wywołaniem straszliwego zniszczenia życia i wartości. Być chrześcijaninem w naszych czasach oznacza być twórcą komunii w Kościele i w chrześcijaństwie. To tyle, kochani, słów świętego Jana Pawła II, które zapisane zostały w encyklice Salvorum Apostoli. Tak, zauważmy, jakże te
rozważany w czasie naszych programów. I dzisiaj czwartek, więc rozważmy tajemnicę głoszenie Królestwa Bożego. Bóg staje się Panem tej ziemi, jeżeli czynię Go Panem mojego serca, gdy pozwalam, by zmieniał moje życie, przemieniam świat. Nawracając się każdego dnia na nowo, jestem misjonarzem Jego Królestwa. Panno można spraw, abym przemieniając swoje życie, każdego dnia był gotów świadczyć o miłości Boga do człowieka. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka we wszystkich jego intencjach. Polecajmy także Bogu emerytowanego papieża Ojca Benedykta. Módlmy się za naszą Ojczyznę, o mądrość dla rządzących, odwagę, o to, aby jak najlepiej służyli naszej Ojczyźnie, służyli rodakom, służyli dobru wspólnemu. Módlmy się za Radio Maryja i wszystkie dzieła, które przy radiu wyrosły, za tych, którzy te dzieła tworzą i za tych, którzy je wspierają na przeróżne sposoby, modlitwą, cierpieniem, dobrym słowem, darami swoich serc. Módlmy się za wszystkich zmarłych, ofiarodawców, słuchaczy, telewidzów, prosząc dla nich o dar nieba. Chcemy też polecać intencje, które napłynęły do studia. Już zapraszam
śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego Franciszka i Benedykta pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, swojemu Synowi nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I za wszystkie dusze cierpiące w czyściu, które potrzebują naszej modlitwy. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, Ojcze, jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam się tu modlić. Życzę błogosławionej i spokojnej nocy dla Ojca i dla wszystkich słuchaczy, które w tej chwili odbierają i słuchają Radia Maria. Dobranoc. Dobranoc, Panem Bogiem. Kochani, zanim pożegnamy się, jeszcze kilka komunikatów. O uwagę prosimy London w Kanadzie. Zapraszamy na przeświętą w najbliższą niedzielę 17 lutego o godzinie 12:15 do Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w intencjach Ojczyzny, Ojca Świętego i Radia Maryja. Przeświętą będzie celebrował i Słowo Boże wygłosi ojciec Jacek Cydzik. Po przeświętej spotkanie z ojcem Jackiem w sali parafialnej, gdzie będzie również możliwość zaopatrzenia się w ciekawe wydawnictwa katolickie i patriotyczne. Ojciec Jacek będzie także głosił kazania i odmówił przy święte w tę niedzielę w ramach Niedzieli z Radiem Maria. Zapraszamy szczególnie tych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o Radiu Maria i dziełach przy nim powstałych. Będzie to także okazja, by wesprzeć te dzieła modlitwą, ale także i ofiarą. Serdecznie zapraszamy Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w London, w diecezji Hamilton. Nie, przepraszam, to diecezja London. I oczywiście teraz ogłoszenie dla Chicago. Parafia świętego Williama i ksiądz proboszcz Ryszard Groń zapraszają najbliższą sobotę na nowennę ku czci świętej Rity. Ta nowenna jest przeżywana pod hasłem Mistyka u stóp świętej Rity.
30, czyli po mszy świętej, która jest o 6.30 w Bazylice Świętego Jacka, spotkanie w sali przy Bazylice. Natomiast we wtorek, 19 lutego, o godzinie 8 wieczorem, czyli po mszy świętej, która jest o godzinie 7, w sali księdza Borowczyka przy kościele świętej Konstancji. Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii przyznaje po raz drugi prestiżowe stypendium akademickie imieniem świętego Jana Pawła Wielkiego. Więcej informacji na stronie Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, a termin składania dokumentów upływa 15 marca. Kochani, to tyle. Żegnam się z Państwem, życzę błogosławionej, spokojnej nocy. Niech Was broni, strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Oh,
idzie wiosna. Idzie wiosna. Obudź się, Polsko, na będzie. Idzie wiosna. Idzie wiosna.